Jedyną instytucję, jaką możecie winić za to, że ten odcinek będzie tak późno, to CD Projekt Red. Boże święty, Cyberpunk 2077 jest zbyt uzależniający, to jest jak nikotyna, to jest jak kokaina, jakieś narkotyki, po prostu nie można się od tego odpędzić. No i aż zapomniałem nagrać odcinek kolejnego, w ogóle to cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesiu z Attitude Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut, tym razem będzie to 57 odcinek właśnie z tej serii. Porozmawiamy sobie o SmackDown z dnia 11 grudnia 2020 roku. Oczywiście przed rozpoczęciem odcinka zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No a teraz chyba możemy zacząć bez zbędnego przedłużania, bo chyba żadnych ciekawych informacji nie mam wam do przekazania. No chyba, że to, że mamy nowe Thunderdome. Czy różni się ta arena czymkolwiek od poprzedniej? No nie powiedziałbym. W sensie jakby ta góra, w sensie to, co jest nad ringiem, jest chyba bardziej kanciaste, bo chyba ostatnio było takie bardziej okrągłe, a teraz jest takie kanciaste trochę na bokach, ale ogólnie nie jest taka zmiana. Jak sobie obejrzycie normalne SmackDown w porównaniu do Raw, nie ma jakiejś większej różnicy, więc jeśli ktoś się spodziewał jakichś fajerwerków, albo nie wiem, powrotu widowni w najbliższym czasie, no to no raczej nie, raczej nie. No ale dobra, zaczęliśmy od podpisania kontraktu na walkę Carmella kontra Sasha Banks na TLC o SmackDown Women's Championship. Jednak mistrzyni była zażenowana, ponieważ w ringu nie było kontraktu. Adam Pearce oczywiście nie wiedział, co się dzieje i okazało się, że kontrakt miała w swoich rękach Carmella, która właśnie ten dokument już podpisała. Sasha była w tym tak wkurzona, po prostu nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Tutaj nie wiem za bardzo, z czego wynikał gniew Saszy. Przecież, no, mogła po prostu poczekać na to, aż ten kontrakt znajdzie się w ringu i normalnie go podpisać. Jednak ona nie, była mega wkurzona. Carmella w końcu wysłała swojego nowego sługusa na to, żeby właśnie przyszedł do ringu i podał ten kontrakt Carmelli. Jednak ona nie mogła wytrzymać, niby podpisała ten kontrakt, ale powiedziała: wiesz co, Carmella, ja chcę walczyć z tobą dzisiaj. Zapytała się Adama Pearce'a: Adam, możemy dzisiaj walczyć? On mówi: dobra, spoko. No i mieliśmy zapowiedziane, że dzisiaj jeszcze na tym SmackDown, co się wczoraj, dostaniemy walkę Sasha Banks kontra Carmella i tu dziwota o SmackDown Women's Championship. No czy ja wiem, czy to był taki dobry pomysł? Według mnie no to trochę średnio, no bo będziemy widzieć dokładnie tą samą walkę za niecałe 2 tygodnie na pay-per-view, więc czy miało to jakikolwiek sens? Myślę, że nie. Ogólnie po całym tym segmencie ten nowy przyjaciel Carmelli został zaatakowany, czym Sasha Banks pokazała, jaka to ona nie jest dominującą mistrzynią. I jeszcze jeden problem, jeśli chodzi o ten feud, to to, że chyba zarówno Sasha, jak i Carmella są heelami. No ja nie postrzegam Saszy jako face'a, no bo mówi w taki heelowaty sposób, albo po prostu już mam takie odczucia co do Saszy, że nie mogę ją postrzegać jako face'a. Dobra, nieważne. Dalej dostaliśmy pierwszą walkę na tej tygodniówce, czyli Montez Ford kontra Dolph Ziggler. Znaczy przed walką jeszcze dostaliśmy krótkie promo. Na początku Street Profits powiedzieli, że ogólnie Dolph Ziggler i Robert Roode to są słabym tag teamem. Potem przyszli Robert i Dolph i powiedzieli, że to Street Profits nie powinni być w tym momencie mistrzami. Oczywiście trochę się poszemrzali. Nie wiem, czy takie słowo w ogóle istnieje. No posprzeczali się. No i dostaliśmy tą walkę. No wiadomo, no trochę podobne jest to do tego, co widzimy aktualnie na Raw. Czyli wiecie, na początku jeden walczy z jednym, potem drugi walczy z drugim, potem może jakiś tag team match i bum, 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 mamy nagle rywalizację na pay-per-view. Jednak ja nie narzekam, bo mimo tego, że jest to naprawdę bardzo naiwne i proste budowanie feudu, no to właśnie nie jest ono przekombinowane i bardzo łatwo można się jakby w ten feud wkręcić. Dziwne byłoby to, jakby Dolph Ziggler przegrał. Oczywiście walkę tą wygrywa. A zapomniałem wspomnieć, jest jedna nowość Thunderdome. Otóż z tego szczytu, z tego, co jest nad ringiem, mogą zlatywać kubeczki. Na taką zmianę liczyłem, właśnie o to chodziło w zmianie tej areny, żeby kubeczki mogły spadać z nieba. No ale ogólnie po tym, jak Robert Roode zaatakował poza ringiem Alfonso Davisa, Boże święty, chyba zaczynam oglądać za dużo piłki nożnej. Oczywiście chodziło mi o Angelo Dawkinsa. No to Montez Ford nie wiedział, co zrobić. Był na trzeciej linii, akurat chciał wykonać splash. No i potem otrzymał super kick, raz, dwa, trzy. No i to najwidoczniej wystarczyło. No ja już powiedziałem kilka razy, że aktualnie super kick nie wydaje mi się, żeby był wystarczająco mocną akcją, żeby mogła kończyć pojedynki, bo jest ona wykonywana naprawdę nieskończoną ilość razy, więc mi się to nie podoba. No ale dobra, wiadomo, Dolph Ziggler, Shawn Michaels, te sprawy, wszyscy dokładnie wiemy, o co chodzi. No i dalej segment, który naprawdę bardzo mi się spodobał, ponieważ Sami Zayn był na zapleczu i był zbulwersowany, że nie ma żadnego merchandise związanego właśnie z mistrzem interkontynentalnym. Potem nagle przyszedł Big E, przyszedł Apollo Crews oraz Kalisto i okazało się, że Sami miał swoją koszulkę i była to taka normalna biała koszulka z narysowanym takim flamastrem Samim Zaynem i tam napisane było, nie wiem, coś tam, I am Sami Zayn. Po prostu Boże Święty, jakby ona była w sklepie WWE, ja bym ją kupował, nawet bym nie myślał za długo. Nieważne,
nieważne ile, do 100 dolców po prostu brałbym, nawet bym się nie pytał. Po prostu świetna koszulka, no ale Sami Zayn nie był ukontentowany z tego powodu, wyszedł na ring, powiedział jak bardzo mu się to nie podoba, że ponownie wszyscy w WWE chcą sabotować jego title reign i jego osobę, no a dalej zapowiadany wcześniej pojedynek non-title match Big E kontra Sami Zayn. W ogóle nie wiem dlaczego Big E powrócił tego gimmiku sprzed, o Boże, 6-7 lat? Znaczy, no nie gimmiku, tylko tego, że przed walką musi, nie wiem jak to się nazywa, nie, to nie jest mąka, to jest jakiś, no ogólnie taki biały proszek przed walką nakłada na swoje ręce, nie mam pojęcia po co, wiem, że to było może fajne kilka lat temu i bardziej pasowało do jego persony, ale myślę, że aktualnie jest to dosyć zbędne. Wracając już do samego pojedynku, no to wiadomo, Big E przez zdecydowaną większość dominował, ale co mu to dało, skoro Sami Zayn jest po prostu fantastyczną postacią. Widzicie, normalny wrestler, kiedy otrzymuje przewagę w pojedynku, w którym zwyczajnie przegrywa, no to próbuje to wykorzystać, próbuje, nie wiem, jak najbardziej zmęczyć swojego przeciwnika, a Sami Zayn, kiedy tylko otrzymał chociaż odciupinkę przewagi, to zaczyna tańczyć przed Big E'em, on mu pokazuje, że on go w ogóle nie szanuje i pokazuje, że on nie musi się starać, ponieważ i tak wygra z Big E'em, co ostatecznie się dzieje, ale o tym zaraz. No wracając już, przejdźmy do końcówki pojedynku, no to Sami chciał wykonać halluva kick, jednak Big E to skontrował, a Sami tak mocno sprzedawał uraz ręki, że po prostu, nie wiem, złamaną ma, nie mogę jej ruszyć, ale no niestety Big E nie dał się nabrać, co wykorzystał Sami Zayn, wszedł pod ring, Big E jakby był po prostu Titusem Onilem również wszedł pod ring, ostatecznie Sami Zayn kopie w tym ringu, właśnie, znaczy pod tym ringiem Bigiego, wchodzi do ringu, tamten drugi zostaje scountoutowany, no i Sami po raz kolejny wygrywa pojedynek. Nie wiem, czy jest coś dla niego planowane na Tables, Ladders and Chairs, wiadomo, mamy jeszcze jeden tydzień tygodniówki, jednak no myślę, że podbudowa raczej będzie prowadzić do Royal Rumble albo do po prostu jakiegoś pojedynku na tygodniówce, ponieważ nie wiem, czy w aktualnym widoku chciałbym, żeby Big E walczył z Samim Zaynem już na TLC, no ale teoretycznie mogą dodać nawet tą walkę w ostatniej sekundzie. Dobra, co tam było dalej? A Bayley jedzie jednocześnie swoją byłą przyjaciółkę i aktualną rywalkę, bo na początku mówi, że Sasha Banks jest totalnie zerem, że Carmella bez większych problemów pokona ją w dzisiejszym main evencie, a dalej mówi, jaka to Bianca Belair nie jest beznadziejna. Najważniejsze jest to, że Bayley w tym tygodniu nie stoczyła walki, powiedziałem jej, Bayley naprawdę nie warto, już 2 tygodnie z rzędu pokazałaś bardzo słabo performance, znaczy, no w sumie 2 tygodnie temu nie walczyła, no ale była wcześniej Survivor Series, no i wiadomo, została zaeliminowana dosyć szybko, powiedziała mi, że nie warto walczyć, że najlepiej dać jakieś fajne promo, no i to wystarczyło w tym tygodniu, tam potem przyszła jeszcze Bianca Belair, która powiedziała, że no, ona pokonała Natalię 2 tygodnie temu, a Bayley nie pokonała i w ogóle, że ona jest toughest, smartest, no typowe rzeczy, które mówi Bianca Belair i nie to, żeby mi się ta persona nie podobała, bo według mnie jest to fajne odświeżenie, no i nie powinno się na takie rzeczy narzekać. Dalej wywiad z Carmellą, gdzie mówiła, że oj, ale ta Sasha dostanie dzisiaj gonga, że nie będziemy musieli czekać do TLC na to, żeby Carmella trzymała w górze pas SmackDown Women's, a potem powiedziała do tego swojego przyjaciela, on chyba miał na imię Lucky, ale tutaj nie jestem w 100% pewien, no ale powiedziała mu, żeby przygotował przed walką jakieś szampany, ponieważ zamierza ona świętować swoje dzisiejsze zwycięstwo. I dalej rzecz dosyć smutna, musicie się przygotować, ponieważ po jakichś 2 miesiącach kończy się streak main eventów Jeya Uso. Tak, dzisiejszy main event nie miał w sobie udziału właśnie tego sympatycznego Samoańczyka Jeya Uso. Ale dobra, już wracamy do tego segmentu i mówiłem wam tydzień temu, że ten atak Romana Reignsa na Jeya na pewno nie jest rozłamem tej mini stajni, tylko bardziej taką lekcją wymierzoną z ojca dla syna. Tak, wiem, Roman Reigns nie jest ojcem Jeya Uso, to była taka jakby metafora. Wracając, no to siedzieli oni sobie na backstage'u, wyjaśniali sobie to, co wydarzyło się tydzień temu, aż w końcu do ringu wszedł Kevin Owens, który musiał przedstawić jednocześnie Romanowi oraz fanom wszystkie sprzęty, które zostaną użyte podczas TLC meczu. Dla tych, co nie wiedzą, stoły, drabiny, krzesła, wszystkich bardzo grzecznie przedstawił i powiedział, że dba o nich jak rodzinę i jednocześnie dba o nią lepiej niż Roman Reigns dba o swoją, no takich rzeczy się nie mówi. No i szybko potem to sam Jey Uso wszedł do ringu, wziął krzesło, miażdżył kompletnie Kevina Owensa, potem chciał wykonać chyba Uso Splash właśnie kiedy tamten drugi leżał na stole, jednak Kevin Owens skontrował, też kilka razy zaatakował Jeya Uso i wykonał powerbomb właśnie na tą drewnianą konstrukcję, a potem rzecz, która była nawet mało znacząca, jednak dla mnie znaczyła bardzo wiele, ponieważ usłyszeliśmy muzykę Romana Reignsa już
już podawał tytuł Paulowi Heymanowi, już miał zdejmować swoją koszulkę i już miał kompletnie zmiażdżyć Kevina Owensa, kiedy Paul Heyman powiedział do Romana: ale po co? To jest twoje show, to jakbyś tam miał to zrobić, to by okazało się, że Kevin Owens jakby runs this show, a to jest twoje show i po prostu nie rób tego, czego chce od ciebie Kevin Owens, a Romana Reigns posłuchał. Nie wiem, czy w ogóle podczas całego tego runu Romana Reignsa, od kiedy jest z Paulem Heymanem, nie wiem, czy kiedykolwiek chociaż raz posłuchał on swojego adwokata, jednak tym razem tak się stało, no i to pokazuje, że Paul Heyman znaczy o wiele więcej, niż mogło się komukolwiek z nas wydawać. Roman Reigns znowu położył swój pas na swoim ramieniu, no i wyszedł z areny, jednak Kevin Owens nie był ukontentowany, postanowił za nim pobiec. No i potem, co się okazuje, być może Kayla Braxton jest po stronie Romana Reignsa. Oczywiście są takie leciutkie teorie spiskowe i na pewno WWE nie chciało nam tego pokazać, ale ogólnie, kiedy właśnie Kevin Owens zbiegł z areny, nagle przyszła właśnie Kayla i zapytała się, co on sądzi o tym, co Roman Reigns zrobił, co w ogóle sądzi o ich walce na TLC. Kevin Owens za bardzo nie chciał odpowiadać, no bo wiadomo, miał aktualnie ważniejsze rzeczy do zrobienia. Jednak ten moment nieuwagi zdołał już wykorzystać Roman Reigns, zaatakował Kevina Owensa, potem dał kilka słów do rodziny właśnie Kevina. No i o Boże Święty, już nie będę mówić, jaki to Roman Reigns nie jest zarąbisty. On jest zarąbisty, jest najlepszym mistrzem Universal. No i naprawdę nie mogę się doczekać ich pojedynku na Tables, Ladders and Chairs. Szczególnie, że będą walczyć w tej demonicznej stypulacji. Tylko jedyne, co mi aktualnie nie pasuje w tym pay-per-view, to że nie mamy zapowiedzianego żadnego, nie wiem, Tables meczu albo normalnego Ladders meczu, ani Chairs meczu, co zawsze jakby urozmaica tą galę pay-per-view. Tylko nie, na razie mamy dwa zaplanowane TLC mecze, a jeśli chodzi o resztę, no to nie jesteśmy świadomi, co WWE planuje na to pay-per-view, no ale myślę, że jeszcze zdążą coś ciekawego na tą galę właśnie dodać. Potem dwie walki takie leciutko out of nowhere na początku, Riot Squad kontra Billie Kay i Natalia. I nie wiem, czemu Natalia jest aktualnie w tym miejscu, w którym jest, szczególnie, że tydzień temu pokonała Bailey, no ale najwidoczniej oficjalnie nie mieli dla niej żadnego pomysłu, więc powiedzieli, dobra, idź do tej walki tag teamowej. Normalnie pewnie by tam była Zelina Vega, no ale została zwolniona, więc trzeba jakoś wypychać ten mid-card, raczej low-card kobiecej dywizji, szczególnie, że jest to kobieca dywizja tag team, która jest w ogóle, no ma pewne braki, no ale tak czy siak, no to po krótkiej walce wygrywają Riotki, przypinając Billie Kay. No myślę, że o wiele lepiej będzie dla niej, kiedy będzie robić te ala śmieszne segmenty na zapleczu, gdzie będzie pokazywać swoje CV, no i wiadomo te sprawy. No fajne jest to, że Natalia nie została przypięta i być może coś jeszcze z nią planują zrobić. No wiadomo, jest ona weteranką, więc na pewno zasługuje na lepsze traktowanie. A dalej druga walka tak teamowa, tym razem Chad Gable i Otis kontra Cesaro i Nakamura. Po pierwsze plusik, że Chad Gable nie jest już tylko taką osobą, która, nie wiem, znosi Otisa na zaplecze, ponieważ przez ostatnie kilka tygodni właśnie taką rolę Chad odgrywał. Po drugie, no to przed samą walką dostaliśmy taką winietę, gdzie Otis trenuje właśnie z Chadem, aby ten pierwszy stał się alfa playerem i żeby w końcu znaczył coś więcej w rosterze WWE. Potem coś tam mieli, jakiś wywiad na backstage'u, tam przyszli potem Cesaro i Nakamura, coś tam, jakiś talking trash, wiadomo. No i dostaliśmy tą walkę, która jakoś niesamowita nie była, ale no zaczyna robić jakąś historię właśnie, jeśli chodzi o Chada i Otisa, ponieważ w pewnym momencie były posiadacz walizki Money in the Bank miał całą walkę pod kontrolą, jednak Chad Gable naprawdę chciał się zmienić, no to Otis mówi, no dobra, skoro jesteś moim trenerem, no to dawaj, wchodź do ringu. No nie wyszło to na dobre, ponieważ potem Cesaro wykonał swinga, Shinsuke wykonał Kinshasa, raz, dwa, trzy, no i drużyna Healy zwycięża, a potem coś okazuje po walce, że to było wszystko zaplanowane. Chad Gable chce, żeby Otis był najlepszy i tak naprawdę on powinien wiedzieć, żeby nie zmieniać się z Chadem Gablem, że to było 200 IQ zagranie i że na przyszłość będzie wiedział. No nie wiem, czy Otis, jakby jego persona, ponieważ prywatnie to pewnie jest mądry chłop, ale czy ta persona w WWE będzie w stanie ogarnąć te mind gamesy Chada Gable'a, no nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć. Nie będziemy nad tym rozmyślać, myślę, że następne tygodnie nam to wszystko pokażą, ale tym razem przechodźmy do main eventu, czyli Carmella kontra Sasha Banks o SmackDown Women's Championship. Po pierwsze, porozmawiajmy sobie o nowym wejściu Carmelli. No na pewno pokazuje to, że mają na nią jakieś plany, że najwidoczniej będzie większym dealem, niż było to ostatnio. Nie to, że nie lubię byłej piosenki Carmelli, naprawdę jest ona bardzo miła do posłuchania, jednak teraz jest ona taką super gwiazdą, jednak nie chciałbym, żeby nagle wszyscy mówili, że ona będzie największą kobiecą gwiazdą w ogóle w historii WWE. No wiadomo, wygląda ona niesamowicie, jednak
Patrzenie na wygląd bardziej pasuje do Eredith i tutaj w 100% nie mówię o tym, w ogóle w żadnym wypadku, że Carmella bardziej jest divą niż kobiecą wrestlerką. Tutaj naprawdę różnica jest diametralna. Ja po prostu chcę, żeby fani wrestlingu nie patrzyli na kobiety pod względem, jak one wyglądają, jeśli chodzi o push właśnie dla tych kobiet, tylko żeby patrzyli na umiejętności ringowe, na charyzmę, czego oczywiście nie zabieram Carmelli, ale no wiadomo, wygląd to jest ważny dodatek, przynajmniej dla niektórych. Dobra, wracając do walki, no to cieszę się, że została ona pokazana całkiem mocno, że nie było to tak, że Sasha dominuje przez całą walkę i nie wiem, przez jakiś roll-up albo coś, nagle Carmella wygrywa, ogólnie wygrywa tą walkę, ale to przez dyskwalifikację, ale to zaraz. No ogólnie było kilka momentów, w których można było się wydawać, że Carmella faktycznie wygra tą walkę, nawet zabiła to swoje Code of Silence, a bynajmniej tak mi się wydaje, że ta akcja kończąca submissionowa Carmelli się nazywa. Jednak Sasha Banks skontrowała to w Bank Statement i ten właśnie przyjaciel Carmelli, Lucky, po wcześniejszym wrzuceniu szampana do ringu wyjął jakby Sasha Banks, co ją bardzo zdenerwowało. Potem po kilku chwilach ganiania się chciała wykorzystać tą przewagę Carmella i naprawdę myślałem, że może ona opuścić wczorajsze SmackDown z pasem mistrzowskim, jednak nie, Sasha była na nią tak wkurzona, że zaczęła ją atakować w ringu. Po pewnym czasie sędzia nie miał nic innego do zrobienia niż tylko ogłosić dyskwalifikację, no a potem Carmella jakoś się z tego wykaraskała, oczywiście z pomocą swojego pomocnika, trochę masło maślane, nieważne, no a potem zaatakowała Saszę, najpierw jakby tym pojemnikiem na lód, no a potem szampanem, no i właśnie pijącą szampana Carmellą zakończyliśmy wczorajsze SmackDown. Dobre w main evencie było to, znaczy ogólnie uważam, że cała ta walka była bezsensowna i naprawdę można już było dać Jay'a Uso, nie wiem, z Kevinem Owensem albo Danielem Bryanem i miałoby to o wiele więcej sensu, no bo jednak po co dawać tą walkę, skoro wiadomo, że zakończy się ona dyskwalifikacją, jednak jak już ją zrobili, to fajnie, że zakończyła się w taki sposób, no bo jakby wygrała albo Carmella, albo Sasha Banks, to wtedy mielibyśmy takie, no to po co ta walka na TLC, no a tak, no to furtka zostaje otwarta, ja myślę jednak, że Sasha obroni po raz kolejny swój tytuł, no i jej title reign zostanie przedłużony, nie mówię, że Carmella jest za krótka na pas, ale no nie chciałbym, żeby aktualnie ta zawodniczka właśnie wygrywała. Ja tymczasem nie przedłużam, grajcie sobie w Cyberpunk albo róbcie sobie tam chcecie w wolnym czasie. Mówi do was Atitude Polska, lajkujcie, subskrybujcie, no i słyszymy się już niebawem.